Cześć! Dzisiaj drugi odcinek z cyklu, w którym uczę się w godzinę jakiejś solówki, której nie znałem. Oczywiście próbuję się jej nauczyć i zobaczę, ile jestem w stanie osiągnąć właśnie w tą godzinę. I tak się składa, że jeden z was ostatnio zaproponował mi, żebym nauczył się czegoś Marka Knopflera, a ja, możecie wierzyć lub nie, nie umiem solówki do Sultans of Swing. Nigdy się jej nie nauczyłem. No więc to jest świetna okazja, żeby to zrobić, a wy możecie mi tym towarzyszyć, zobaczycie mój proces uczenia się i no, zobaczymy, jak mi pójdzie po prostu. Dobra, to do dzieła. Mam tutaj na YouTubie wyizolowaną ścieżkę gitary, bo głównie zazwyczaj z czegoś takiego korzystam, o ile się da, żeby nauczyć się dokładnie solówki. No i zaczniemy oczywiście od podsłuchania tej solówki. No to lecimy. Pierwsze co, no to jest to na pewno bardzo wyjątkowe, specyficzne brzmienie, które głównie wynika z tego, że Mark Knopfler gra palcami, więc nie używam dzisiaj kostki i będę starał się to odtworzyć. No to co, no to od początku cofnę sobie tylko do tego momentu, w którym się wszystko zaczyna. Nie, na tej strunie nie brzmi to tak jasno jak u niego. Okej, czyli podciąga za każdym razem troszeczkę tą strunę jeszcze raz. Czyli zaczynamy od bendu z dźwięku G na dźwięk A. To jest G, to jest A. I jest tam na końcu tego bendu takie dosyć szybkie vibrato. I wraca jakby do tego dźwięku G, ale jeszcze tak troszeczkę podciąga tą strunę, nie? Coś takiego. Potem jest ten hammer-on. On bardzo mocno akcentuje te dźwięki. Pewnie używa głównie tego kciuka i wskazującego palca. Nie wiem, czy słyszycie, ale jest tam struna, która mu się wzbudziła i brzmi to tak jakby no, po prostu ją zahaczył i brzmi jakby przez przypadek ją zagrał. Nie jest to raczej coś, co miało tak być, tylko po prostu tak wyszło. To jest chyba struna A? O, teraz. Albo D? Oczywiście to jest taki szczegół, który można wyłapać i jest to ciekawe, żeby zwrócić uwagę na to, że nigdy te solówki tak naprawdę, przynajmniej z tych wcześniejszych czasów, nie są idealne, ale to też nie o to chodzi. Cały charakter tego brzmienia, tego wykonania jest po prostu zawarty w tych takich malutkich szczegółach. I tak samo jak w poprzednim odcinku, gdzie uczyłem się Master of Puppets i tam po prostu był ten moment, w którym palec omknął się Kirkowi Hammettowi ze struny i po prostu się stworzył tak coś takiego, to tutaj też jest ta struna, co oczywiście w miksie jest niesłyszalne i no, uczenie się tego też nie ma za dużo sensu, raczej chcemy zagrać czysto, ale jakby ktoś chciał, no to tam jest ta pusta, wzbudzająca się struna. Dobra, więc pierwsza fraza do tej pory wygląda tak. O, też mi się wzbudziła struna.
I tutaj są już jakieś duszki, które w ogóle jak słuchałem za pierwszym razem, teraz przed chwilą, to zauważyłem, że one co jakiś czas się pojawiają. Czyli takie bardzo perkusyjne uderzenia, które są pomiędzy tymi frazami na zwykłych dźwiękach. I to jest coś bardzo charakterystycznego dla Marka Knopflera. Spróbuję troszeczkę zwolnić to nagranie. Du, du, du. Tam rozkłada jakiś akord, który jest, występuje w tej piosence. Da, 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 da. To jest A-dur. Spróbuję to zwolnić jeszcze trochę. Dun, 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 dun. Do cis. No tak, no bo to A-dur. A w A-durze mamy dźwięki A, cis i E. To są podstawowe trójdźwięki tego akordu, składniki. Więc od A idziemy do tercji wielkiej do cis, czyli mamy jakby takie arpeggio po prostu. Tylko jeszcze nie do końca wiem, jak je zagrać. Okej, co jest dalej? Wracam do poprzedniego tempa. Ten bend jest bardzo ciekawy. Czyli kolejny dźwięk z naszego akordu A-dur. Czyli schodzimy jakby po całym A. Gramy ten duszek. Pusta struna A. Znowu A. Cis. Cis. I bend na E. On tak spowalnia ten bend, wolno wyjeżdża w górę. Co jest dalej? Okej, czyli mamy tutaj akord d-moll. Czyli idziemy do góry jakby, albo raczej w dół, schodząc od najwyższego dźwięku, od D przez A, F i D. Czyli jak mamy akord A-dur w solówce, prawda? I potem d-moll. Zwolnię to do 75% i jeszcze raz posłucham od początku. Ta ta da. Wydaje mi się, że tam jeszcze ta ta da. Raczej jest w tym miejscu, bo tutaj skończył. I albo tam zostaje na takim vibrato, że ten dźwięk wydaje się, jakby on jeszcze raz zabrzmiał. Albo gra, że kostkuje go jeszcze raz. To jest coś takiego. I słyszę tutaj dźwięk gis, czyli jakby był tam E-dur. Czyli jakby było... Ten duszek to tam wjechał naprawdę niespodziewanie. Jeszcze raz. Thank you.
Nie jestem pewien, w jaki sposób on wydobywa aż tak perkusyjny sound. Ta gitara na pewno jest bardzo skompresowana, więc jak też troszeczkę postaram się wyciągnąć być może to brzmienie w postprodukcji tego filmu, to być może ono właśnie nabierze takiego charakteru, ale wydaje mi się, że też może być bardzo skompresowany już na etapie nagrywania tego. Okej, to już jest jakby druga połowa solówki, więc wrócę jeszcze raz do tego momentu, gdzie jest ten... bo muszę jeszcze raz sobie to przypomnieć. Tam jest inny timing troszeczkę tego zejścia, tego arpeggio po adurze. Jeszcze raz muszę tego posłuchać. O, rzeczywiście tam jest dźwięk E. D. Okej, idziemy dalej. Te duszki są naprawdę tak przemyślane rytmicznie. I artykulacja i dynamika przede wszystkim tego, jak on gra, jest po prostu niesamowita. Tam te dźwięki po prostu opowiadają taką historię, że to jest niesamowite. Okej, okay, czyli mamy... Tu jest slajd na ten dźwięk. Ok, czyli mamy akord C. Najpierw mamy to, a potem... Ok, jeszcze raz muszę posłuchać. Da 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 da. A i znowu jest odduszka. A. Bardzo wybiera to szerokie, ale raczej szybkie. Okej, czyli to jest... Dobra, muszę posłuchać tej frazy w normalnej prędkości, bo czasami te bendy po prostu...
Okej, czyli ta, ta, da, da, ta. Zjeżdża jeszcze na koniec frazy, nie? I to są, i są dwa duszki przed zaczęciem tego. Da, ta, da, 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 ta. Okej, dobra, tam jest jakiś szybki przeskok w dół, więc zwolnię to trochę i posłucham jakby całości. No i słuchaj, slajd w dół, ale... A może jednak inaczej to gra? To jest tutaj. Ten bend się nagle kończy. I bardzo takie są takie wjechane te dźwięki, po prostu agresywne zaznaczanie ich, bo ta fraza jest taka właśnie agresywna. I ten slajd w dół. Da, 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 da. Czyli tutaj mamy B flat albo polskie B. Czyli jesteśmy na tej strunie D i zjeżdżamy tutaj od tej frazy. Ba, ba, da, ba. I tutaj jest taki rake po strunach, ale szczerze mówiąc, palcami tak jeszcze nigdy nie robiłem. Bo jakby zrobić to kostką, to jest mniej więcej. Ale palcami to będzie troszeczkę bardziej wymagające. Tak, żeby stłumić też te dźwięki, których nie potrzebujemy, co jest oczywiście kluczowe, żeby no, nie grać po prostu jakichś niepotrzebnych rzeczy. Okej, okay, muszę cofnąć, bo cały straciłem kontekst troszeczkę w normalnym tempie. No i teraz sobie zwolnię tą frazę. Okej, czyli on idzie od tego dźwięku G, czyli jakby przesuwa całą tą frazę, jakby... I znowu jest... I coś tu wybrzmiewa jeszcze na koniec. Tak, mamy po prostu C, E, G. Czyli znowu mamy C, D, E. Aj, tu jest B. Czyli mamy... To jest bardzo delikatnie w stosunku do tego. Okej, okay, czyli to już jest końcówka. Posłuchajmy jeszcze tego w szybszym, oryginalnym tempie.
też kontekst tej rytmiki jest istotny. Da, da, du, da, da, da. Mamy... A, znowu C. W którym miejscu on wchodzi w ten bend? Aha. C, D, C i tu ten bend z D. No dobra, to teraz muszę wrócić do początku, przypomnieć sobie wszystkie te frazy i nauczyć się poprawić jeszcze to, co ewentualnie wyda mi się najistotniejsze w tym momencie. No i spróbować złożyć to całe do kupy i zagrać. Czyli od samego początku. Okej, czyli ten bend jest... To nie jest... Tylko... Czy mamy... Dobra, myślę, że na dzisiaj to tyle. Ja oczywiście posiedzę dłużej przy tej solówce, żeby nauczyć się jej poprawnie od początku do końca, ale tak wygląda mój proces uczenia się. Tyle byłem w stanie zrobić w godzinę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś inne sugestie co do innych utworów, napiszcie koniecznie w komentarzu pod spodem. I jeżeli chcecie wspierać mój kanał, no to oczywiście zostawcie lajka i suba, i możecie też udostępnić ten film na social mediach, bo to daje mi też naprawdę duże zasięgi. Tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!